Hej, jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie zastanawiasz się nad podjęciem studiów w Danii, bądź myślisz nad po prostu przeprowadzką tutaj. Chciałabym odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiły się pod moimi poprzednimi filmami. Od razu zaznaczę, że jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat życia w Danii, to zostawcie komentarz i ja postaram się zrobić kolejny taki film, w którym odpowiadam na właśnie te pytania. Nie przedłużajmy już dalej, zaczynajmy. Czy są studia zaoczne, wieczorowe, weekendowe w Danii? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Ja nigdy się nad tym tak naprawdę nie zastanawiałam. Starałam się znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat, ale niestety takich nie uzyskałam. Nie znalazłam innej informacji niż ta, że studia w Danii są dzienne i oczywiście są one darmowe. Powodem, dla którego decydujemy się zazwyczaj na tego typu studia, czyli wieczorowe, zaoczne, jest to, że chcemy podzielić to również z pracą. W końcu trzeba jakoś zarabiać na życie i jednocześnie studiować, a przy studiach dziennych byłoby to niemożliwe. W innym moim filmie wspominałam o tym, że podczas studiowania w Danii jest możliwość otrzymywania stypendium, którego nie trzeba później zwracać. Kiedyś jedno z Was napisało do mnie z zapytaniem, czy te pieniądze należy później oddać. Absolutnie nie, to jest stypendium. Jest oczywiście możliwość wzięcia kredytu studenckiego, ale to są dwie różne rzeczy. Jedynym warunkiem do otrzymania go jest posiadanie pracy, w której minimalnie przepracujemy w ciągu miesiąca około 40-43 godziny. Jest to około 10-12 godzin tygodniowo, co musi być uwzględnione w Waszym kontrakcie. Dzięki temu nie musimy się martwić o nasze portfele, ale również możemy na spokojnie się uczyć. Uwierzcie mi, da się jednocześnie studiować i pracować. O tyle dobrze, że te studia w Danii są znacznie luźniejsze i spokojniejsze. Czy ciężko znaleźć przyjaciół? Słyszałam, że ciężko się asymilować, a Duńczycy nie lubią rozmawiać z obcymi. Pozwólcie mi, że ja tutaj podzielę się z Wami moim doświadczeniem, więc z perspektywy innej osoby może to wyglądać całkiem inaczej. Otóż ja niestety zgodzę się z tym stwierdzeniem, spotkałam się z tym i tego niestety doświadczyłam. Duńczycy na ogół lubią rozmawiać z obcymi, natomiast nie lubią przebywać w towarzystwie osób, które są z zagranicy zbyt długo. Prawdopodobnie powodem jest bariera językowa, ponieważ nie wszyscy Duńczycy czują się pewnie, jeżeli chodzi o język angielski. Dlatego też często podczas spotkań padają tak naprawdę pytania, czy mówisz po duńsku, czy masz zamiar tutaj zostać, czy masz zamiar się tego języka uczyć, co jest dosyć krępujące i może też nas trochę zrazić. Ja w gronie swoich znajomych posiadam tylko i wyłącznie jedną Duńkę, którą ostatni raz widziałam w listopadzie. Reszta moich znajomych pochodzi z innych państw i uważam, że jeżeli jesteście na tyle otwarci i nie boicie się nowych znajomości, poznawać nowych ludzi, to myślę, że spokojnie odnajdziecie się tutaj i nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem sobie przyjaciół. Mimo wszystko mam wrażenie, że te relacje, które udało mi się nawiązać tutaj, różnią się znacznie od tych, które mam w Polsce. Ogółem rzadkością jest to, żebym tak swobodnie mogła zadzwonić sobie do któregoś ze swoich znajomych i zapytała: hej, jesteś w domu, mogę Cię wpaść na kawę, herbatę? Zazwyczaj każdy ma zaplanowany kalendarz na kilka tygodni do przodu, więc jeżeli chcecie się znaleźć w kalendarzu swojego przyjaciela potencjalnego, no to musicie już to razem wspólnie zaplanować. Także na spontaniczne kawy bądź herbaty raczej nie możecie liczyć, no chyba, że macie swojego członka rodziny, tak jak ja posiadam tutaj obecnie swoją siostrę. Wydaje mi się, że Duńczycy mogą być zamknięci na znajomość z osobą, która nie jest stąd, prawdopodobnie z tej różnicy kulturowej, jak i również z tego, że są zmuszeni do używania języka, którym nie czują się pewnie. Ale wierzę, że nie wszyscy Duńczycy tacy są, ponieważ znam też sporo przypadków małżeństw międzynarodowych. Tutaj mamy bardzo długi komentarz. Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad studiami w Aarhus. Czy mogłabyś nagrać filmik o kosztach utrzymania i ogólnie co warto wiedzieć przed przeprowadzką? Wiem, że na Twoim kanale pojawił się podobny film, ale chodzi mi tutaj o bardziej kwestię życia studenckiego. Koszt za pokój, mieszkanie, miesięczne wydatki na jedzenie, karta do telefonu, komunikacja miejska i tym podobne, patrząc tylko na konkretne miasto. Również fajnie byłoby, gdybyś opowiedziała, ile warto mieć pieniędzy na start, co warto załatwić, będąc jeszcze w Polsce, na przykład najważniejsze dokumenty, konto w banku duńskim, czy lepiej przed przylotem nauczyć się podstaw duńskiego, czy jednak nie ma takiej potrzeby, jakie ubrania najlepiej zabrać, jeśli chodzi o klimat i pogodę w tej części Danii,
co powinno znaleźć się w naszej walizce. Chodzi mi tutaj o takie rzeczy, posłużę się przykładem z UK, typu zamienna wtyczka, przejściówka. By the way, super filmik. Dziękuję bardzo. Koszty utrzymania ciężko mi jest przybliżyć, ponieważ każdy będzie mieć inne tak naprawdę wydatki, inne potrzeby, więc to jest pytanie, które bardzo często dostaję, ale nie mam takiej, wiecie, gotowej odpowiedzi, że to jest tyle i tyle. Po prostu każdy zarządza swoimi pieniędzmi inaczej, każdy ma inne potrzeby. Ceny za wynajem pokoju czy mieszkanie będą się różniły od miasta do miasta tak naprawdę. Ja mogę jedynie przybliżyć mój własny przykład z 2016 roku, kiedy przyjechałam do Danii po raz pierwszy. Wtedy za wynajem pokoju płaciłam 3000 koron. Było to mieszkanie prywatne, gdzie mieszkałam z właścicielem mieszkania, jak i również z jedną dodatkową osobą, która też wynajmowała pokój. Następnie aplikowałam o mieszkanie studenckie, ponieważ też jest tutaj taka możliwość i udało mi się uzyskać mieszkanie za 3,5 tysiąca, które miało dwa pokoje, było to chyba około 40 metrów kwadratowych. Moja znajoma podczas studiów przeprowadziła się do mieszkania studenckiego, w którym nie pamiętam ile dokładnie było metrów, ale było jednopokojowe z kuchnią i łazienką i za czynsz płaciła tam około 2000 koron, o ile pamięć mnie nie myli. Ale znam i osoby, które płaciły więcej za wynajem pokoju czy mieszkania. Za wynajem pokoju niektórzy potrafią płacić i po 4-5 tysięcy koron. Dlatego też ciężko jest mi przybliżyć tak naprawdę konkretną kwotę, na którą powinniście się nastawić. Jedyne co mogę Wam podać to takie widełki. Ceny w Aarhus za wynajem pokoju bądź mieszkania studenckiego będą wahały się od 2000 do około 5000 koron. Natomiast cena za wynajem mieszkania będzie od około 4000 koron wzwyż. Wydatki na jedzenie też będą różne. Może nie jecie mięsa, może nie jecie nabiału, może jecie bezglutenowo, a może jecie tylko i wyłącznie ekologiczne produkty. Oczywiście od czasu do czasu też trzeba kupić chemię bądź inne produkty, które nam są potrzebne. Przygotowałam sobie listę jakby zakupów, gdzie przedstawię Wam ceny niektórych produktów. Za 10 sztuk jajek zapłacisz 20 koron, za ekologiczne 28. Mleko będzie kosztowało 9-11 koron, mleko roślinne 15, awokado 2 sztuki, tak zazwyczaj kupuję, więc tak Wam przedstawiam, od 16 do 18 koron. Coca-Cola 1,5 litra 16 koron plus kaucja zwrotna. Tutaj wszystkie butelki i puszki oddaje się do specjalnego automatu, gdzie otrzymujemy właśnie kaucję zwrotną, czyli razem będzie to 18 koron. 400 gram piersi z kurczaka 25 koron. Od 400 do 500 gramów mięsa mielonego wołowego 25 koron. Chleb jest tutaj dosyć drogi i ja tak naprawdę kiedy przyjechałam do Danii, rzadko sobie pozwalałam na taki chleb prosto z piekarni, ponieważ te są naprawdę drogie, potrafią kosztować nawet i po 40 koron, ale za chleb pakowany dostępny w supermarkecie, w sklepie zapłacicie 12 koron. Szok, jaki można przeżyć, jeżeli chodzi o chleb, to jest to, że naprawdę ciężko znaleźć jest taki bardzo dobry, jasny chleb. Koszty telefonu. Tutaj akurat myślę, że jest to minimum 100 koron miesięcznie. Jest wiele sieci telefonicznych, w których możecie uzyskać abonament, ale są też dostępne karty, które trzeba doładowywać i możecie to robić na stronie internetowej danej sieci. Przykłady sieci komórkowych w Danii jest to Telenor, Telmor, UC, Telia. Jeżeli chodzi o karty, to znam Lebara. Tak się to nazywa, więc możecie sobie zerknąć, jeżeli chcecie, i porównać tam ceny. Co do komunikacji miejskiej, to uważam, że najbardziej opłaca się posiadanie karty miejskiej, ponieważ jeden bilet kosztuje aż 22 korony. Reisekort, a po duńsku Reisekort, jest to karta miejska, którą doładowuje się kwotą minimum 100 koron. Im więcej korzystacie, tym większe ulgi nabywacie. A się zrymowało. Na początku cena za podróż w jedną stronę może kosztować nawet i 20 koron, ale z czasem będzie ona malała. Wtedy cena za podróż w jedną stronę może wynosić nawet i 6 koron i to chyba była moja najtańsza przejażdżka. Jeżeli chcecie, możecie również ustawić sobie, żeby karta automatycznie sama się doładowywała, jeżeli przekroczycie kwotę 40 bodajże koron. To jest naprawdę wygodna opcja, ponieważ transakcja trwa długo i czasami można się zapomnieć
i nie doładować karty na czas. Jednorazowa cena za utworzenie takiej rajsy kort jest to 50 koron, ale od razu musimy też ją zasilić minimalną kwotą, czyli łącznie wychodzi 150 koron. Na co się przygotować? Zdecydowanie na to, że kiedy podpisujemy umowę na mieszkanie bądź pokój, musimy zapłacić kaucję. Kaucję oczywiście odzyskujemy w momencie wyprowadzki, jeżeli nie nabroiliśmy za dużo w mieszkaniu. Oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, co jest napisane w kontrakcie, ponieważ w Danii, o ile się dobrze orientuję, istnieją jakby dwa rodzaje kontraktu. Jeden rodzaj kontraktu jest taki, że otrzymujemy mieszkanie bez żadnej skazy, bez żadnych dziur w ścianach, ściany są również odmalowane, jest świeżo, czyściutko i dokładnie w takim samym stanie musimy je oddać. Czyli jeżeli zrobiliśmy sobie jakieś dziury, powiesiliśmy obrazy, szafki, pomalowaliśmy sobie ściany na czerwono, to musimy oddać mieszkanie w dokładnie takim samym stanie. Jeżeli tego nie zrobimy, niestety, ale zostanie nam potrącona jakaś kwota z naszej kaucji. A uwierzcie mi, że duńskie koszty malowania bądź naprawiania czegokolwiek w mieszkaniu są naprawdę kosmiczne. Drugi rodzaj kontraktu jest taki, że wprowadzamy się do mieszkania, w którym ściany nie są odmalowane, które może wymagać paru poprawek, ale oczywiście nie musi. Jeśli chcemy na przykład odświeżyć kolor ścian, wtedy musimy porozmawiać z naszą współdzielnią. Oni zazwyczaj mają jakąś tam daną kwotę przeznaczoną na remont. Wtedy my podczas wyprowadzki nie musimy się martwić o stan, w jakim zostawiamy nasze mieszkanie, ale jeżeli zostawiamy po sobie jakieś zniszczenia typu na przykład pęknięta płytka, no to wtedy zostanie nam to potrącone z naszej kaucji. Co warto załatwić, będąc jeszcze w Polsce? Na przykład najważniejsze dokumenty, konto w banku duńskim. Konta duńskiego nie utworzysz, nie posiadając odpowiednich dokumentów do tego, więc nie ma takiej potrzeby. Zrobisz to na miejscu, kiedy już otrzymasz swoją tak zwaną żółtą kartę. W Polsce tak naprawdę nie musicie robić nic, jedynie myślę, że dobrym pomysłem byłoby posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, o ile dobrze to mówię. W razie gdybyście potrzebowali skonsultować się tutaj z lekarzem, zanim jeszcze otrzymacie duńskie ubezpieczenie. Niestety prywatny lekarz kosztuje fortunę. Czy lepiej przed wylotem nauczyć się podstaw języka duńskiego? Wspominałam o tym w jednym z moich filmów, że większość osób w Danii bezproblemowo posługuje się również językiem angielskim. Jeśli macie chęć i zamiar uczyć się języka duńskiego, to jak najbardziej. Myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli planujecie zostać tutaj na stałe, myślę, że jest to nieodłączny element i umiejętność posługiwania się językiem duńskim płynnie jest tutaj raczej wymagana. Jakie ubrania najlepiej zabrać, jeśli chodzi o klimat i pogodę w tej części Danii? Co powinno znaleźć się w naszej walizce? Pogoda ogółem nie jest aż taka zła, jak większość osób myśli i większości się też wydaje. Myślę, że pogoda jest mocno zbliżona do tej w Polsce. Lato bywa naprawdę upalne i takie parne przez dużą wilgotność powietrza w Danii. W zeszłym roku często korzystałam z plaży, ponieważ pogoda była naprawdę przepiękna. Zimy bywają raczej łagodne, temperatury nie spadają, myślę, że tak poniżej minus 3, chyba że czasami nocą. Częściej zdarzają się opady deszczu niż śniegu. Jesienią dosyć często pada deszcz i to jest moim zdaniem taki najgorszy okres, dlatego że dni są już coraz krótsze, jest naprawdę na zewnątrz szaroburo. Częściej natomiast wieje przez to, jak Dania jest umiejscowiona na mapie, dlatego myślę, że kurtka, która nie przepuszcza wiatru i która będzie również nas chroniła przed deszczem, będzie takim strzałem w dziesiątkę. Jeżeli macie zamiar przemieszczać się rowerem, to musicie być tutaj przygotowani na każdą pogodę, więc myślę, że taki specjalny kombinezon bądź kurtka i spodnie przeciwdeszczowe sprawdzą się idealnie. Jak obecnie wygląda sytuacja ze stypendium dla studentów pracujących przyjezdnych spoza Danii? Jeśli tutaj chodzi o sytuację, która obecnie panuje na świecie, absolutnie nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pieniądze są cały czas wypłacane i jedyne co osoby, które w tym momencie nie mają możliwości pójścia do pracy, ponieważ ze względu na obecnie panujące obostrzenia ich miejsce pracy jest tak naprawdę zamknięte, muszą tylko dosłać dodatkowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Poza tym wymagania są dokładnie takie same, jakie wspominałam wcześniej. Pod tym filmem załączę linki, gdzie możecie uzyskać więcej informacji na ten temat.
I pamiętajcie, że zawsze możecie się skontaktować z działem ESU, czyli stypendium w szkole, w której macie zamiar studiować. To były już wszystkie pytania, które przygotowałam na dziś. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat życia w Danii, to zostawcie koniecznie komentarz na dole. Ja postaram się Wam odpowiedzieć właśnie w takiej postaci, czyli kolejnego filmu, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się podobała. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, jak i również subskrypcji mojego kanału. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Pa!